Cześć wszystkim, jestem owczarkiem niemieckim i dzisiaj będzie o mnie numer z kolekcji The Dog. To jest Sonia. Cześć Sonia. Daj buzi. Daj buzi. Zapraszamy do oglądania. Kolejny filmiku i dziś mam dla Was przegląd magazynu z kolekcji The Dog. Jest to numer 16 z owczarkiem niemieckim. Więc teraz zajmiemy się przeglądem magazynu, a pluszaka Wam pokażę później. To jest pluszak, taki owczarek niemiecki. Więc jego pokażę Wam na końcu, a teraz omówimy sobie e-magazyn o owczarku niemieckim, numer 16, a i oczywiście gazetka kosztuje 19,90. Tu jest spis treści. Dalej mamy wszechstronny owczarek niemiecki. Pies pracujący. Taka będzie obruszka. Na kolejnych stronach mamy opis rasy. Na stronie 6 mamy historię rasy. A tutaj mamy taki artykuł o bohaterskim Scooby-Doo. Dalsza część jest na kolejnej stronie. Przepraszam w tle za szczekanie Soni. Ona tam coś widzi za oknem i szczeka. I tutaj mamy opisane owczarku pies jednego pana. Owczarki chyba są dość znaną rasą, często też są używane w policji i też nawet w tym filmie komisarz Alex chyba, tak, jeśli oglądaliście, to tam też był owczarek niemiecki. Tu mamy na następnej stronie kłopoty z nazwą. Na kolejny mamy psi yoga. I na stronie już 12 mamy czy białe to albinosy. Strona 13. Też jest artykuł.
Jeszcze jest jedna strona już też właściwie ostatnia. Dalsza część tego artykułu. Czy dalsza część? Sławni właściciele. I tu mamy już taki artykuł Zabezpiecz siebie. Oraz ostatni mam napisane w części 17, więc będzie to Maltańczyk. I w części 18 będziemy mieli Bigla. Teraz pokażę Wam maskotkę owczarka niemieckiego. Mi teraz trafiła się obuszka osobna. Tak wygląda to opakowanie. Sam owczarek się tak prezentuje. I tu jego obuszka. Zaraz ją wyjmę z tego opakowania. I założę temu obuszakowi. Wygląda obruszka, jest taką budą albo domem. I ja zaraz mu to założę. A tak już się prezentuje mój owczarek niemiecki w obruszce. Jeśli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o kliknięciu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmikach.